Dzień dobry Państwu. Tak, powiedziałbym, że jestem w takiej trochę komfortowej sytuacji, że wczoraj mogliśmy przejść po Muzeum Dom Mikołaja Kopernika, zobaczyć wystawę na żywo i też staraliśmy się tak z moją koleżanką Alicją Lubowicką oprowadzać Państwa, troszeczkę zwracając uwagę również na sposób, w jaki to muzeum, w jaki tą wystawę zbudowaliśmy, w jaki sposób tą wystawa ma się dzisiaj, w jaki sposób możecie Państwo ją oglądać. Zanim przejdę do tego tematu, proszę Państwa, to chwilę chciałbym jeszcze się zatrzymać na pewnej charakterystyce Muzeum Biograficznego. To wydaje mi się jest dosyć ciekawy taki aspekt z natury muzeologicznej. Ja zadałem sobie trochę trudu sprawdzić, ile na dzień dzisiejszy jest muzeów biograficznych w Polsce. To oczywiście ta liczba może się trochę różnić, dlatego że tutaj możemy dyskutować nad pewną definicją muzeum biograficznego. W wielu miejscach jest tak, że muzeum posiada pewien oddział. To jest pytanie, czy ten oddział jest takim pełnoprawnym muzeum biograficznym, czy nie, albo jeszcze inny problem, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o muzeum związane z artystami, to jest ta kategoria sztuki plastyczne. Na przykład w Słupsku jest duża kolekcja Witkacego. Pytanie, czy to jest muzeum Witkacego, czy nie. Tak więc w jaki sposób byśmy to interpretowali. Ale chciałem zacząć od tej charakterystyki, żeby zwrócić Państwa uwagę, że muzea biograficzne związane z konkretnymi postaciami determinują w jaki sposób budowania swoich wystaw, swoich opowieści później prezentowanych widzom. I jeszcze na chwilę wracając do samej charakterystyki, ona też nam coś, ona nam dużo mówi. Dużo mówi nam o nas, dużo mówi nam o pewnym pejzażu nie tylko muzealnym w Polsce, ale pejzażu chyba ogólnie kultury polskiej. I przygotowując ten slajd, jakby powiedział, nie przypuszczałem, że też w jakiś sposób nawiążę do małej dyskusji, która powstała zresztą pół godziny temu. Chodzi mi o tą naukę. Widzicie Państwo, że ta sfera nauki w tych muzeach biograficznych jest reprezentowana bardzo, bardzo skromnie. Ta liczba 3, tam zaznaczyłem to jeszcze w nawiasie, musi być podzielona, bo chodzi o dwie postaci, głównie to jest Mikołaj Kopernik i Maria Skłodowska-Curie i koniec, proszę Państwa. Jeśli chodzi o takie dwie wielkie postaci nauki, to już jest koniec. Z drugiej strony literatura, to jest dla nas chyba dobrze czytelne, jest reprezentowana w dosyć dużej liczbie muzeów, ale z drugiej strony, tak się zastanawiałem, liczba noblistów z tej dziedziny w Polsce jest naprawdę imponująca i może ta charakterystyka oddaje ten realny pejzaż kultury polskiej i tak to w rzeczywistości jest. Proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa. O, to są muzea literackie, które właśnie są tak dosyć w dużej liczbie reprezentowane. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo frapuje od wielu, wielu lat. Kwestia nazewnictwa, ona też ma swoje, wydaje mi się, dosyć istotne konotacje. Chodzi o nazwę dom. Nasze muzeum nazywa się Dom Mikołaja Kopernika i to jest bardzo ciekawe, jak to wygląda w szerszym pejzażu polskiego muzealnictwa. Bo nie, tutaj przed chwilą dwa referaty były z Muzeum Józefa Piłsudskiego i to mnie też frapowało. Czy Państwo, czy pojawiał się taki problem, czy nie powinniście się byli, czy nie chcieliście się nazwać Dom Józefa Piłsudskiego, zważywszy, że w Sulejówku większość życia, większość życia to może nie jest precyzyjne określenie, spędził, ale rozumiem, że nie, takich pomysłów nie było, ale to jest dosyć interesujące, dlatego że patrząc na to zestawienie, nie jest tak, że te budynki, które odnoszą się do tych placówek muzealnych, były związane z tymi postaciami przez większy okres życia tychże bohaterów. Tak więc to w różnych wypadkach jest dosyć ciekawe przyjrzenie się bliżej temu problemowi. I tu już z kolei przechodząc do pewnych problemów narracyjnych, tak bym powiedział w cudzysłowie, też wynika dosyć ciekawa refleksja, że oczywiście ten dom, ten obiekt, w którym jest później zlokalizowana wystawa, która opowiada o bohaterze, determinuje w dużym stopniu sposób tej opowieści. Otóż dom, jeżeli jest związany z tą postacią, nie jest możliwa przebudowa tego domu, a przynajmniej w zasadniczej części nie jest ta przebudowa możliwa. Innymi słowy, z tą wystawą trzeba się w ten
obiekt zastany już w jakiś sposób wkomponować, dostosować się do tego obiektu i to też determinuje różnego rodzaju trudności, a być może również jakieś ciekawe rozwiązania, które na tej kanwie mogą powstać. Dobrze, proszę Państwa, przechodząc już do właściwego tematu, od razu chciałbym się usprawiedliwić, bo użyłem w tytule takie zestawienie Muzeum Narracyjne, Muzeum Templum. Mi nie chodziłoby tutaj oczywiście o definiowanie tych dwóch pojęć. Zdaję sobie sprawę, że to jest dużo większy problem, dużo szerszy problem. Ja bym te terminy Muzeum Templum, Muzeum Narracyjne używał w zupełnym roboczym charakterze do zrozumienia pewnej specyfiki wystawienniczej. Tak bym to widział. Mówiłem już o tym wczoraj na naszym spotkaniu, na wystawie, przechodząc przez wystawę, że właśnie warto wrócić do definicji Krzysztofa Pomiana związanej z kolekcjonerstwem, do definicji semioforu. Mówię o tym dlatego, że miałem tą przyjemność i możliwość uczestniczenia w seminarium profesora, kiedy wykładał w Toruniu na początku, dobre 20 lat temu, ale mówię o tym również dlatego, że wówczas byliśmy w takim okresie sprzed tego boomu ostatnich 20 lat, no nazwijmy to też w cudzysłowie, nie wiem czy się Państwo ze mną zgodzą, boomu muzeów narracyjnych. Bym powiedział, że jeszcze 20 lat do tyłu, szczególnie w pejzażu polskiego muzealnictwa, w dużym stopniu mieliśmy raczej do czynienia z muzeami, właśnie w roboczo używam tego terminu muzeum templum, to znaczy takich muzeum, w których obiekt stanowił centralny punkt wystawiennictwa, obiekt determinował wystawę, wokół obiektu wystawa była zbudowana. Natomiast ostatnie 20 lat rozwoju różnych nowych muzeów i modernizacji starych placówek szło w tym kierunku, że te wystawy bardzo mocno się rozbudowały w sensie też właśnie w takim sposobie narracyjnym. I o tym oczywiście mówimy, to nie jest nic, ja tutaj nie mówię niczego odkrywczego, szczególnie w pierwszym dniu naszej konferencji wiele ciekawych głosów na ten temat padało. Natomiast wracając do samej definicji Muzeum Templum, widziałbym ją właśnie w ten sposób taki roboczy, że to jest to muzeum dawnego typu, ale muzeum przede wszystkim skupione nie tyle na obiekcie, ale właśnie na semioforze, czyli przedmiocie wyłączonym z użytkowania albo przedmiocie, który powstał już z intencją bezużyteczności, powiem w cudzysłowie, to jest oczywiście dzieło sztuki chociażby, ale to jest przedmiot wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i wokół tego przedmiotu zazwyczaj jest budowana narracja. I od razu tutaj dopowiem, czy właśnie to jest może takie sztuczne zestawienie, Muzeum Templum a Muzeum Narracyjne. Muzeum Templum oczywiście jest muzeum narracyjnym, to bez dwóch zdań. Obiekt również opowiada nam jakąś historię, ma swój kontekst, ma swoją treść. Natomiast właśnie do tego Muzeum Templum odwołuje się też w tym charakterze, że budując naszą, znaczy zastanawiając się nad powstaniem naszej nowej wystawy stałej, również rozważaliśmy taki problem, czy my nie powinniśmy zbudować tej wystawy na bazie kolekcji, którą posiadamy i zrobić tą trochę tak właśnie w starym stylu. Mamy ciekawą kolekcję rzeźby i ta wystawa wówczas wyglądałaby w ten sposób, że te dzieła sztuki wszystkie, które na przykład mamy zlokalizowane, zgromadzone w naszych zbiorach, byłyby wystawione i one opowiadałyby pewną historię o naszym bohaterze, o Mikołaju Koperniku. Jak Państwo zresztą byliście wczoraj na tej wystawie stałej, doskonale wiecie, że ona jest trochę inaczej zbudowana. Ale mówię o tym również dlatego, że tego rodzaju muzea bardzo mocno są zakorzenione w pewnym historii rozwoju muzealnictwa, bo to jest też ciekawy aspekt, nie wiem czy Państwo wiecie, że Muzeum Kopernikańskie, nie polskie, no w pewnym sensie polskie, które powstało w Rzymie, jest trzecim polskim muzeum. Zakładał je Artur Wołyński w 1873 roku. To jest Muzeum Astronomico e Nicolao Copernico. No do dzisiaj w jakimś stopniu funkcjonuje i istnieje. I to było takie klasyczne Muzeum Templum z tego względu, że ono było otwarte dla publiczności, ale kiedy wchodziliśmy do tego muzeum, to mieliśmy gabinet medali, gabinet rzeźby, gabinet obrazów, gabinet grafik. Żadnego komentarza, żadnego dopowiedzenia, żadnej próby opowiadania o samym bohaterze, tylko te dzieła sztuki, same obiekty mówiły pewną treść, mówiły pewną opowieść właśnie w odniesieniu do Mikołaja Kopernika. Więc w taki sposób to Muzeum Templum kiedyś funkcjonowało i w taki sposób, jak dzisiaj również mamy do czynienia z tego rodzaju
z tego rodzaju placówką. Muzeum narracyjne, tak jak wspomniałem, wiele ciekawych rzeczy było mówione już w pierwszym i drugim dniu naszej konferencji. Tu oczywiście chodziłoby bardziej o refleksję nad sposobem wystawiennictwa. Tak jak powiedziałem, to zdefiniowanie tego terminu muzeum narracyjnego jest dosyć trudne. To nie chodziłoby o to, żeby dać jasną, klarowną, zamkniętą też definicję, ale żeby zastanowić się właśnie nad sposobem prowadzenia tej narracyjności. Mnie bardzo, bardzo ujął referat mówiący o tej narracji filmowej w pierwszym dniu konferencji. To było bardzo ciekawe właśnie rozróżnienie tej narracji zamkniętej, prowadzonej od A do Z w sposób filmowy z punktem kulminacyjnym versus narracja horyzontalna, którą właśnie można, to determinuje sposób odbioru w pewnym sensie, dlatego że tą narrację linearną musimy przejść, musimy ją rozpocząć i zakończyć, ale możemy wnioski wyciągnąć jakie różne, najróżniejsze. To nie jest tak, że ona narzuca nam pewien sposób myślenia. My możemy przyjąć to, co nam odpowiada, to zrozumieć to, co zrozumiemy, a pozostałe rzeczy zostawić. I oczywiście w tej pewnej kontrze jest to muzeum horyzontalne, które daje nam już zupełną możliwość wyboru, prawda? Przechodzimy po pewien fragment opowieści, który sobie zabieramy wychodząc z tego muzeum, ale to muzeum nam daje, ten sposób opowieści nam daje. Szkoda, że 10 minut, chciałem się jeszcze 3 minuty, dobrze, to tak bardzo szybko pochylić nad muzeami biograficznymi, które w ostatnich latach były modernizowane, bo to są bardzo ciekawe też przykłady sposobu budowania narracji, ale sposobu wystawiennictwa. Tu Muzeum Urodzin Fryderyka Chopina, Żelazowa Woła, to chciałbym, żebyśmy się na chwilę pochylili nad tym fenomenem, bym powiedział, bo to też mnie ujęło we wczorajszym dniu, kiedy był cały komponent wystąpień związanych z naturą, z środowiskiem, z przyrodą. Otóż to jest kapitalny przykład, moim zdaniem, włączenia w narrację natury. Jak Państwo, pewnie Państwo byliście w Żelazowej Woli i tam jest bardzo uderzające, że to główne miejsce tego muzeum, czyli dworek, w którym Chopin się urodził, jest bardzo ascetyczne, bardzo skromne, wręcz mówi tam tylko i wyłącznie fortepian chyba jeden, który stoi. Kontekst tekstualny jest ograniczony do minimum, tam chyba znajdują się dwie plansze czy jedna plansza opowiadająca o tym, gdzie jesteśmy, ale wybielone pomieszczenia, bardzo, tak, chciałbym to mocno podkreślić, ascetyczne i one właśnie, wydaje mi się, są mocno zderzone z tym ogrodem, który wokół dopowiada nam całą narrację. To jest bardzo fascynujące, szczególnie w doświadczeniu ujrzenia, jak turyści zagraniczni, goście zagraniczni, a szczególnie z Azji, odbierają to muzeum, jak oni się mierzą z tym muzeum, bo dla nich ta przyroda, ten ogród wokół dworku w Żelazowej Woli mówi prawdopodobnie więcej o Chopinie i muzyce niż samo muzeum, chociaż ta dychotomia może tutaj jest błędna. Chciałbym zwrócić uwagę na ten komponent natury, który jest bardzo istotny w zrozumieniu całości tego muzeum. Muzeum Józefa Piłsudskiego, to jest bardzo ciekawe, Państwo koledzy opowiadali o tym muzeum, ale takie mocno narracyjne muzeum, zresztą czytałem Państwa teksty, tego się też nie wstydzicie, bardzo mocno to też podkreślacie. Ta główna wystawa jest bardzo ciekawie zrobiona, moim zdaniem ona jest taka linearna, od punktu A do punktu B, bardzo dobrze, to jest z mocnym punktem kulminacyjnym po tym filarze. Już kończę, dobrze. I tylko już, to już tylko w zestawieniu dom Jana Matejki, to jest takie klasyczne muzeum templum, pewnie Państwo je znacie. Kiedy pójdziemy do domu Jana Matejki, spotkamy się w dużej mierze z przedmiotami związanymi z naszym bohaterem. Tak więc są jeszcze tego rodzaju muzea, gdzie właśnie ten aspekt na przedmiot, na semafor, znowu posłużę się pomianem, jest bardzo mocno nastawiony i to muzeum w ten sposób jest zlokalizowane. Dobrze, będę kończył. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa. 30 sekund. Proszę Państwa, to dobrze, to chciałbym się pochwalić, jeżeli zostało 30 sekund. Zostaliśmy nominowani do Europejskiej Nagrody Muzealnej EMIA 2022 za realizację w Domu Mikołaja Kopernika. 7 maja jest taka uroczysta gala wieńcząca ten konkurs. Tam będą jeszcze rozdawane kolejne nagrody. Co nas bardzo ucieszyło, jesteśmy w gronie właśnie muzeów określonych tym przymiotnikiem dom, no, przepraszam, określeniem dom. Jest dom Beethovena, ale z kolei Muzeum Dom Hegla.
To też jest dosyć ciekawie. A więc przynajmniej 3 domy zostały nominowane w tym roku do nagrody EMIA. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze jedną myśl wrzucić, ale to może w dyskusji, bo taki wątek jeszcze do rozważań pewnych naszych muzealnych, ale pewnie już nie dostanę czasu. I my również dziękujemy. Rzeczywiście zaadresujmy ten wątek.